Marcin Kalinowski, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ja pracuję w ośrodku akredytacji, który zajmuje się m.in. projektami akredytacyjnymi w szpitalach, POZ-ach, ośrodkach leczenia uzależnień. Dzisiejsze wystąpienie poprowadzę w zastępstwie za panią dyrektor Halinę Kutaj-Wąsikowską, która na konferencję dzisiaj z racji licznych obowiązków nie mogła przybyć. Jak Państwo się domyślacie, będę mówił o akredytacji. Trochę inne tematy sobie wyznaczyłem, ponieważ te informacje dotyczące tego, czym akredytacja jest, jaka jest idea akredytacji w systemie ochrony zdrowia Państwa, zapewne jako osoby doświadczone pracujące w sektorze doskonale Państwo wiecie, czym ten proces jest. Ja chciałbym powiedzieć i więcej uwagi swojej skupić na wynikach, jakie szpitale akredytowane uzyskują z przeglądów akredytacyjnych. Chciałbym więcej informacji powiedzieć, być może skupić się też nieco na tych trudnościach, które wynikają z wdrożeniem wymogów standardów akredytacyjnych. Wskażę Państwu te obszary, te działy standardów, które są słabiej oceniane przez wizytatorów akredytacyjnych. No i wspomnę zapewne o jakichś trudnościach związanych z leczeniem, z uzyskaniem akredytacji przez szpitale. Głównie będę skupiał się na szpitalach, tego dotyczy ta konferencja, ale wspomnę również o projektach realizowanych w centrum. Jeden dotyczy wsparcia jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Drugi dotyczy szpitali, zdarzeń niepożądanych oraz zespołów wczesnego reagowania, ale to jeśli wystarczy nam czasu. Na wstępie kilka informacji dotyczących systemu akredytacji. System ten normuje ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z 2008 roku. Do tego momentu, czyli od 1994 do 2008, akredytacja nie była w polskim systemie prawnym tak szczegółowo opisana. W tych dokumentach znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące struktury systemu w Polsce, osoby, które są odpowiedzialne za jej realizację, kompetencje poszczególnych aktorów systemu. Ministra, Rady Akredytacyjnej, ośrodka akredytacyjnego, w którym mam możliwość pracować. Do tej ustawy, ta ustawa przyczyniła się zdecydowanie do tego, że idea akredytacji jest rozpowszechniona, rozpowszechniła się, jest to proces rozpoznawalny. Marka szpitala akredytowanego zdecydowanie wzrosła na znaczeniu, zważywszy na to, że certyfikat akredytacyjny jest wydawany przez ministra zdrowia. Minister zdrowia każdy certyfikat akredytacyjny zatwierdza. Do tejże ustawy są dwa akty wykonawcze w sprawie procedury akredytacyjnej i wysokości opłat za jej przeprowadzenie. To, jak Państwo możecie się domyślać, w tej części znajdziecie informacje nieco bardziej szczegółowe dotyczące tego, jak wygląda schemat procedury akredytacyjnej, oraz tam są informacje o kosztach związanych z akredytacją. O tym również wspomnę pod koniec. Rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej mówi o tym, w jaki sposób powoływani są członkowie Rady Akredytacyjnej oraz o ich kompetencjach. Chciałem także wspomnieć o kilku innych aktach, w których Państwo znajdziecie wzmiankę na temat akredytacji. To jest ustawa o prawach pacjenta, rzeczników praw pacjenta. Tam znajduje się delegacja ustawowa, która wizytatorom akredytacyjnym daje prawo wglądu do dokumentacji medycznej. Bez tejże delegacji ustawowej prowadzenie na tym poziomie, jaki jest dotychczas wizyt akredytacyjnych, byłoby niemożliwe, ponieważ co najmniej 15% standardów akredytacyjnych jest oceniane na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej. Ważne również akty normatywne dotyczą m.in. zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu 2014. Może to nie jest najświeższe rozporządzenie, natomiast celowo je tutaj umieściłem, ponieważ to było pierwsze tego typu zarządzenie, które w pewien sposób sankcjonowało i premiowało szpitale za posiadanie certyfikatu akredytacyjnego. To ta niewielka bonifikata, jaką było przyznawanie dodatkowych punktów za, zresztą nadal funkcjonuje, przyznawanie dodatkowych punktów w konkursach ofert,
sprawiło, że bardzo wiele szpitali tym systemem się zainteresowało, co też Państwu pokażę na dalszej części. No i niewątpliwie z dużym entuzjazmem przyjmowane rozporządzenie z 2016 roku dotyczące sposobów określania ryczałtów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli dla szpitali, które znajdują się w sieci szpitali. Przyjmowane z entuzjazmem, ponieważ wreszcie za wysiłek, jakie szpitale wkładają w przygotowanie się do akredytacji, można uzyskać pewną bonifikatę finansową. Co też istotne, jeżeli chodzi o akty prawne, wszystkie standardy akredytacyjne, począwszy od programu akredytacji szpitali, wszystkie te formy opieki są wydane w randze aktu prawnego. I w tej chwili funkcjonują cztery zestawy standardów akredytacyjnych. Pierwszy, system najbardziej rozbudowany, z największym bagażem doświadczeń. Pierwszy, który funkcjonował w systemie akredytacji, to jest program akredytacji szpitali. Od 1998 roku funkcjonuje. W 2008 druga akredytacja, trudniejsza zdecydowanie od standardów poprzednich, które, jak się mówiło w obiegowej opinii, można było wdrożyć siłami w zasadzie jednej grupy zawodowej w szpitalach. Kolejne standardy akredytacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej, to także druga edycja. W tej chwili mamy 89 szpitali akredytowanych, trochę więcej niż wspomniano na początku. Jeszcze do standardów i do przeglądu akredytacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej postaram się kilka zdań powiedzieć na końcu. Dosyć ciekawy zestaw standardów akredytacyjnych, zważywszy na to, w jaki sposób powstawały. To są standardy akredytacyjne dla jednostek leczenia uzależnień. Stacjonarne jednostki leczenia uzależnień również mogą się ubiegać o przyznawanie certyfikatu akredytacyjnego ministra zdrowia. Ciekawe z tego względu, że podobnie jak powstawały pierwsze placówki dotyczące leczenia uzależnień, była to inicjatywa oddolna. Tak samo standardy akredytacyjne dla tej formy opieki powstały z inicjatywy organizacji, które profesjonalnie zajmowały się leczeniem uzależnień. Ta inicjatywa pochodziła nie z centrum, a właśnie z jednostek takich jak PARPA czy Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Standardy wydane w 2013 roku. I ostatni zestaw standardów akredytacyjnych w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe. Dosyć skomplikowana nazwa, podejrzewam, że jakiś prawnik w Ministerstwie Zdrowia długo myślał nad tytułem tego zestawu. Najnowszy produkt w tej chwili powoli rusza system wizytacji w tego typu jednostkach. Co trzeba zrobić, aby uzyskać akredytację? Trzeba wykazać się spełnianiem poziomu standardów akredytacyjnych na poziomie, trzeba wykazać zespołowi wizytatorów akredytacyjnych, że jednostka spełnia wymogi standardów akredytacyjnych na poziomie co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów. Akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. Te zasady są uniwersalne dla wszystkich form opieki, czy bez względu na to, czy o akredytację ubiega się szpital, to jest stacjonarna jednostka leczenia uzależnień, czy też szpital monoprofilowy, szpital wąskoprofilowy. Decyzję akredytacyjną ostateczną podejmuje minister zdrowia. Co też istotne, powiem dla Państwa informacje o akredytacji przekazujemy jedynie w przypadku uzyskania przez szpital, przez daną jednostkę certyfikatu akredytacyjnego do publicznej wiadomości. Nie podajemy informacji o odmowie udzielenia akredytacji. Z ideą akredytacji jest stymulowanie poprawy w jednostkach opieki zdrowotnej, a nie stygmatyzowanie tychże jednostek. Akredytacja wydawana jest na 3 lata. Ten termin liczymy od daty podpisu przez ministra zdrowia certyfikatu akredytacyjnego. To jest wzór certyfikatu zawarty w jednym z rozporządzeń. Jak wspomniany, certyfikat wydawany na okres 3 lat. Proszę Państwa, w tej chwili jest w Polsce 200 szpitali akredytowanych. Na
Natomiast ogólna liczba szpitali w Polsce to na podstawie danych GUS wynika, że w Polsce jest wpisany numer alarmowy 999 szpitali, co sprawia, że w tej chwili mamy około 20% szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny, czyli co piąty szpital może takim certyfikatem się pochwalić. Na mapie Państwo macie również informacje o województwach, w zależności im czym mniejszy kolor, tym można powiedzieć region, województwo bardziej aktywne, jeżeli chodzi o zgłaszanie się i udział w procedurze akredytacyjnej. Największy odsetek szpitali akredytowanych jest na terenie województw świętokrzyskiego, lubelskiego i pomorskiego. Tam co trzeci szpital ma status jednostki akredytowanej. To w przeliczeniu na liczbę szpitali ogółem w danym województwie. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę w wartościach bezwzględnych, o liczbę szpitali, które są akredytowane, najwięcej znajduje się ich na terenie województwa śląskiego. Tam jest 30 szpitali, natomiast w odniesieniu do 150 jednostek szpitali funkcjonujących w województwie to sprawia, że raptem albo aż 19% szpitali, wskaźnik szpitali akredytowanych wynosi 19% dla województwa. Drugie pod względem liczby szpitali akredytowanych jest województwo małopolskie, dalej z 20 jednostkami województwo mazowieckie podobnie. Natomiast mimo wielu zachęt i bonifikat ze strony centrum i projektów, które wspierały wdrożenie akredytacji w szpitalach, które premiowały, zachęcały szpitale z województw ze ściany zachodniej Polski, nie udało nam się zachęcić żadnego szpitala z województwa lubuskiego do wzięcia udziału w akredytacji, bo poddanie się przeglądowi. W tej chwili żaden szpital z tego regionu nie posiada statusu szpitala akredytowanego. To jest ta nasza biała plama na mapie jakości. Niewiele również jest jednostek w województwie zachodniopomorskim czy podlaskim. Jeżeli chodzi o liczbę, na tym wykresie Państwo macie informację o liczbie przeglądów akredytacyjnych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Lata ostatnie 2010-2018 są latami rekordowymi pod względem liczby przeglądów akredytacyjnych. Na tą liczbę rosnące zainteresowanie miało wpływ kilka elementów. O jednych już mówiłem wcześniej, to była m.in. ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. To jest ten moment, rok 2009, kiedy zostaje opublikowana. To ma niewątpliwie wpływ na wzrost zainteresowania procesem, ale to także jest wpływ realizowanych przez centrum projektów, które wspierały wdrożenie akredytacji w szpitali. Takich projektów do tej pory zrealizowanych zostały trzy. I one swoje zadanie spełniły, to znaczy wygenerowały duże zainteresowanie procesem. Tu również wspomniane rozporządzenie z 2000, zarządzenie prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert. Widać od razu duży wzrost szpitali poddających się przeglądowi akredytacyjnemu. To ten sam wykres, tylko w ujęciu już z wynikami w poszczególnych latach. Czerwone paski na wykresie to są odmowy udzielenia akredytacji. Żółte paski to są tak zwane akredytacje warunkowe, które funkcjonowały do 2008 roku, czyli do momentu wejścia w życie ustawy o akredytacji, która akredytację warunkową niestety zniosła. Co z tych danych wynika? Przeanalizowaliśmy sobie nieco dokładniej, szczególnie ten okres lat 2010-2018, bo tam mamy najświeższe i najbardziej dokładne dane. Z nich wynika, że wskaźnik odmów udzielenia akredytacji jest stosunkowo wysoki. Wynosi niemal w latach 2010-2011-2012 niemal co czwarty szpital, który przystępował do akredytacji, tego certyfikatu nie otrzymywał. To jest oczywiście związane z tym, że to były również pierwsze lata funkcjonowania nowego zestawu standardów akredytacyjnych, co mogło przysparzać szpitalom trudności w dostosowaniu się do nowych wymogów.
lata 2013-2015. To jest czas realizacji projektu Bezpieczny Szpital, Bezpieczny Pacjent, który w dużej mierze, który miał duży komponent szkoleniowo-konsultacyjny. No i jak widać, przyniósł on wymierne wyniki, redukując zdecydowanie wskaźnik odmów w szpitalach. Natomiast ten wskaźnik w ostatnich latach zdecydowanie rośnie i to jest niepokojące również z tego względu, że od 2017 jest realizowany ostatni projekt, który także ma adresowany do szpitali pierwszy raz przystępujących do akredytacji z dużym również komponentem szkoleniowym i konsultacyjnym, a mimo ten wskaźnik odmów rośnie i zbliża się on do poziomów rekordowych. Natomiast my dokonaliśmy jeszcze takiej pogłębionej analizy tychże wyników. Porównaliśmy, w jakiej grupie szpitali, której grupie szpitali jest trudno uzyskać akredytację. Porównywaliśmy szpitale przystępujące do akredytacji pierwszy raz i szpitale wizytowane po raz kolejny. Wizytowane po raz kolejny to jest pasek pomarańczowy, wizytowane pierwszy raz to jest pasek szary. I tu to, co nas przeraża, to ten wysoki wskaźnik w grupie szpitali przystępujących do procesu akredytacyjnego dla roku 2008, co oznacza, że niemal co drugi szpital pierwszy raz przystępujący do akredytacji tego certyfikatu nie uzyskuje w porównaniu do na przykład 120 szpitala odnawiającego certyfikat. Mimo tego, że szpitale pierwszy raz przystępujące do procesu zwykle uczestniczą w projekcie i uzyskują duże wsparcie konsultacyjne i szkoleniowe. Stąd z tych danych nasuwa się pewien wniosek. To jest slajd z wykresem przedstawiającym liczbę certyfikatów akredytacyjnych na koniec każdego roku. Największą liczbę szpitali akredytowanych mieliśmy w 2015, ponad 19 szpitali akredytowanych. Natomiast tą przerywaną linią na wykresie staram się zaznaczyć Państwu mniej więcej przebieg linii trendu, jeżeli chodzi o szpitale akredytowane, co może nasuwać pewien wniosek, że nastąpiło pewnego rodzaju wysycenie, nazwijmy to kolokwialnie, rynku szpitalami akredytowanymi, zważywszy jeszcze na to, że szpitale, które próbują dołączyć do grona szpitali akredytowanych, jednak sporej części tych szpitali się nie udaje, co może oznaczać, że liczba szpitali, które posiada certyfikat akredytacyjny, ustabilizuje się na mniej więcej poziomie 160-180 szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny. Prawdopodobnie w tym okresie od 2019 liczba szpitali z akredytacją będzie malała. Jest to też wniosek, że być może, zważywszy na te dane, w tej chwili już zidentyfikowaliśmy w systemie wszystkie jednostki, które są w stanie sprostać wymogom standardów akredytacyjnych. I są to szpitale, jak Państwo widzicie, nowoczesne, szpitale innowacyjne, funkcjonujące w oparciu o dowody naukowe. Jakie są trudności z wdrożeniem standardów akredytacyjnych? Tutaj z racji tego, że również koordynuję projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej, zaznaczyłem taki efekt środków unijnych. Środki unijne z jednej strony przyczyniły się do wzrostu zainteresowania ideą akredytacji, z drugiej strony jednak w pewien sposób ten rynek popsuły, ponieważ szpitale zgłaszają się niejednokrotnie do procedury akredytacyjnej, do projektu szpitalnego, sądząc, że jest to transakcja wiązana. Dostanę się do projektu, oznacza, że dostanę szkolenie, dostanę wsparcie, przez ten proces przejdę łagodnie, szybko i bezboleśnie, a na końcu tego procesu jeszcze w dodatku nie będę ponosić w związku z tym żadnych kosztów, a na końcu tego procesu czeka na mnie już certyfikat akredytacyjny, co jak Państwo widzicie, wiecie z poprzednich danych, jest założeniem błędnym,
ponieważ akredytację można uzyskać, ale nie jest to, akredytacji nie można kupić i nie jest to transakcja, jak wspomniałem, związana. Udział w projekcie nie gwarantuje certyfikatu akredytacyjnego. Również tu jest drugi problem pojawiający się za środkami unijnymi, to jest kwestia też taka, że niektórzy zarządzający po prostu chcą się pochwalić umiejętnością zdobycia największej liczby środków, z pozyskania środków z Unii Europejskiej, aplikując, nie do końca wiedząc, w czym chcą wziąć udział. Tu kluczowe również od lat trudności z wdrożeniem akredytacji to jest oczywiście brak zaangażowania kadry, przede wszystkim kadry medycznej. Również, tak jak Państwu zasygnalizowałem na początku, standardy z nowej edycji bez zaangażowania kadry lekarskiej są niemal niemożliwe do wdrożenia i składanie odpowiedzialności za wdrożenie akredytacji tylko i wyłącznie na jedną grupę zawodową nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Również taki problem, który został zidentyfikowany, to również w ostatnim czasie ze względu na duże środki na modernizację szpitali. Dużo większy nacisk kładziono na modernizację infrastruktury, a w niewielkim stopniu na inwestowanie w ludzi. I mamy przypadki, znamy szpitale, które mimo doskonałej, nowoczesnej struktury, mimo tego, że szpital spełnia standardy nie tylko europejskie, ale i światowe, mimo to nie przechodzi pozytywnie przeglądu akredytacyjnego, bo na którymś etapie zapomniano o idei i o tym, że w szpitalu jednak pracują ludzie, a akredytacja to jest też potwierdzenie pewnej tezy, że akredytacja to inwestycja w ludzi, że akredytacja stawia na człowieka, a nie na technologię. Trochę pozazdrościliśmy chemikom ich tablicy Mendelejewa i stworzona została w centrum tablica roboczo nazywana tablicą warunka od osoby, która ją stworzyła. Na tej tablicy są wymienione, są ułożone wszystkie standardy akredytacyjne, które podlegają ocenie. Standardy są pokolorowane według skali RGB. Jeżeli ktoś nie wie, to jest red, green, blue. I im standard jest gorzej spełniany, tym większe wyświetlenie kolorem czerwonym. Stąd Państwo już łatwo możecie odnaleźć te standardy, które są słabiej oceniane. To jest na przykład standard OP1, OP1.1. Natomiast na drugim końcu kolorami jasnym, niebieskim są zaznaczone standardy, które szpitale najlepiej spełniają. Jeszcze kilka informacji a propos najsłabiej spełnianych standardów. Powiem Państwu w kilku następnych slajdach. Już słyszałem jakiś dzwonek, czyli zbliżamy się powoli do 6 minut. Dobrze. Z danych z przeglądów akredytacyjnych. Najwyższy poziom zgodności, jaki uzyskały szpital z przeglądu akredytacyjnego, to 98%. To jest jeden z wiodących szpitali onkologicznych w kraju. On jest w tej chwili w trakcie ponownej certyfikacji, więc jego nazwy pozwolę sobie nie wymieniać. Na drugim końcu mamy szpitale, nazywają się szpitale najgorsze. Niestety wynik 40% zgodności z standardami akredytacyjnymi padł niestety na terenie województwa małopolskiego. Też nie będę podawał Państwu nazwy tego szpitala. Ja go osobiście omijam. Jeżeli chodzi o analizujemy również wyniki w działach. Najsłabiej spełniane standardy akredytacyjne w uszeregowaniu według działów to są standardy z działów poprawa jakości, zabiegi i znieczulenia. Na drugim końcu skali znajdują się najłatwiej spełniane przez szpitale standardy, czyli ZO, zarządzanie ogólne LA, laboratorium.
Tutaj na marginesie Państwu powiem, że była kiedyś idea, aby powiązać wyniki przeglądów akredytacyjnych również z uzyskiwanymi wynikami w poszczególnych działach. To miało na celu wyeliminowanie z szpitali, które uzyskały wynik nieco ponad progiem, natomiast czyli powyżej tych 75%, natomiast w którymś z działów uzyskały wynik na poziomie równym bądź mniejszym 50%. Ale całe szczęście ten pomysł upadł, ponieważ wskaźnik, całe szczęście, bo wskaźnik odmów byłby zdecydowanie jeszcze gorszy. A to już wyniki dla poszczególnych standardów akredytacyjnych w dziale zabiegi i znieczulenia. Najgorzej oceniane to są te ciemniejsze kolory, jasny fioletowy i ciemny fioletowy, 61-21%. Odnoszą się standardy ZA12-3, ZA12-2 odnoszą się do analiz skutków wykonywanych w szpitalu zabiegów, ZA12-3 do skutków odległych, ZA12-3 do skutków odległych, ZA12-2 do skutków obserwowanych w trakcie hospitalizacji. To nas już nie dziwi. Szpitale niechętnie mimo wszystko dokonują takiej krytycznej analizy działalności. Natomiast dziwią nas na przykład standardy typu ZA2-3, które mówi o tym, że operator kwalifikuje i określa rodzaj wykonywanego zabiegu. W trakcie wizyt akredytacyjnych z tego wypłynęła informacja, że pierwszym miejscem, w którym operator, chirurg spotyka się z pacjentem, to jest dopiero blok operacyjny, co jest w naszej ocenie związane z wysokim ryzykiem powstania zdarzenia niepożądanego. Standardy z działu poprawa jakości, bezpieczeństwo opieki, również standardy najsłabiej oceniane dotyczą analizy, tym razem związanej ze zgonami okołooperacyjnymi. 28% szpitali wizytowanych w 2018 ten standard spełniło całkowicie. Z innych działów najczęściej niespełniane standardy to jest przykład ZI4, standard odnoszący się do dokumentacji medycznej. Sprawdzane jest jego, zwracam uwagę na trzy komponenty tego standardu, czyli czytelność, kompletność i autoryzacja. 93% standardów, 93% wizytowanych szpitali tego standardu nie spełniło. Wcześniej, w latach poprzednich, największą trudność i najczęściej standard był niezaliczany ze względu na jego na nieczytelność dokumentacji medycznej, natomiast to się poprawia wraz z wzrostem poziomu informatyzacji, można tak powiedzieć, szpitali i wyniki dotyczące czytelności ustępują temu komponentowi związanemu z kompletnością dokumentacji medycznej. Obserwujemy takie zjawisko, w którym dokumentacja jest prowadzona równolegle na platformie elektronicznej oraz w wersji papierowej, natomiast nigdzie nie jest ona łączona, nie jest ona scalana. Kolejny standard, najczęściej niespełniany, dotyczy planów opieki. Standard wymaga, żeby każdy pacjent przyjmowany do szpitala plan opieki miał opracowany. Dotyczy to pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i w trybie nagłym. Wymaga się, aby w takim planie zawarte były podstawowe informacje, czyli po co pacjent przychodzi, już myślę, że przejdziemy tylko te standardy dotyczące najsłabiej spełnianej, myślę, że będziemy mogli powoli kończyć. Czyli nie ma tych informacji dotyczących celu hospitalizacji pacjenta, informacji dotyczącej co planujemy zrobić z pacjentem, jakie działania diagnostyczne, na jakie leczenie pacjent jest przyjmowany. Tych informacji najczęściej brakuje w dokumentacji medycznej. Plan opieki jest modyfikowany. Ważny również standard
OS5.3 dokumentacja medyczna zawiera wyniki badania podmiotowego, czyli w dokumentacji wizytatorzy szukają informacji, czy na etapie przyjmowania pacjenta jest zebrany wywiad lekarski. Jeżeli jest, to w takim razie czy zawiera te istotne dla procesu leczenia informacje. Oto już dwa gongi poszły. To jeszcze Państwo dosłownie w dwóch zdaniach. Pacjenci wyrażają świadomą zgodę na znieczulenie. Standard wydawać mi się, że na ten temat zostało już wiele powiedziane i nie ma szpitali, które tego elementu by nie spełniały. Natomiast w praktyce 60% szpitali akredytowanych nie spełnia tego wymogu ze względu na to, że często stwierdza się, że zgoda nie ma zgody świadomej. Jest zbierana tak zwana zgoda blankietowa, bądź też brakuje podpisów, czyli takich kwestii formalnych. Zlecanie leków, z tym również bywają trudności z czytelnością, autoryzacją, określaniem dawki leku, z drogi podania, najczęściej występujące błędy. Koszty na podstawie rozporządzenia i koszty na podstawie stawki bazowej kształtują się w tej chwili w ten sposób. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, żebyście Państwo mieli świadomość, że opłata związana z przeprowadzeniem akredytacji nie jest dochodem centrum, stanowi ona dochód budżetu państwa. Szpitale mają stawki według liczby łóżek, pozostałe jednostki ponoszą opłatę według tej najniższej stawki, 4700 zł jest stawką bazową. W centrum realizujemy dwa projekty i dosłownie w dwóch zdaniach zachęcam Państwa do rozszerzenia swojej wiedzy na ten temat. Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki. Duży projekt adresowany do 250 jednostek. W kuluarach mówiliśmy, że pan prowadzący był nieco zdziwiony, że aż 89 jednostek POZ jest zainteresowana wdrażaniem akredytacji. My jesteśmy trochę zszokowani, że tylko 89 szpitali POZ-ów zgłosiło się i przeszło proces akredytacji do tej pory. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu ten poziom POZ-ów wzrośnie co najmniej do kilkuset posiadających status POZ akredytowanego. Ja myślę, że w tym momencie możemy powoli, to jest mapa jakości, jeżeli chodzi o rozkład POZ-ów w Polsce. Jest przebieg tego rozkładu jest dosyć interesujący. Niektórym przypomina granice dawnej Rzeczpospolitej Polskiej sprzed II wojny światowej. Może gdyby nie lokalizacja w Dębnie czy Wrocławiu, a pojawiła się jakiś POZ z Poznania, być może byłbym skłonny się do tego stwierdzenia zgodzić. Natomiast bardziej wiąże mnie z pewną sympatią, antypatią pewnych organizacji zrzeszających jednostki POZ w Polsce. Jeszcze slajd. Rok 2018 był rekordowy pod względem liczby również przeglądów akredytacyjnych. 106 wizyt akredytacyjnych w POZ-ach, 103 w szpitalach. Wskaźniki odmów w POZ-ach i wyniki uzyskiwane przez POZ-y. I ostatni, proszę Państwa, slajd. Już kończę, nie przeciągam więcej. W centrum realizujemy jeszcze jeden projekt składający się z trzech komponentów dotyczących wdrożenia standardów akredytacyjnych w szpitalach. Tym zajmuję się ja. Dotyczy również, jest komponent dotyczący zdarzeń niepożądanych. Bardzo ważny dotyczący, celem tego projektu jest stworzenie wewnątrzszpitalnego systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych i systemu, który umożliwi raportowanie i analizę zdarzeń w szpitalach. Umożliwi przeprowadzenie rzetelnej analizy dotyczących zdarzeń. Natomiast kolejny komponent dosyć innowacyjny dotyczący zespołu wczesnego reagowania. On ma na celu dostarczenie opieki intensywnej pacjentom, którym stan zdrowia się pogarsza. Ma zadanie stworzenie wewnątrzszpitalnych zespołów ratunkowych, które na wezwanie personelu pozostałych oddziałów szpitalnych przybędzie zespół ratunkowy. Celem tego projektu jest również ograniczenie czy racjonalizacja wykorzystania łóżek na oddziałach intensywnych i myślę, że na tym może
już skończyć. Powinniśmy.